Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. Wezwał go zatem i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się ze swojego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Rządca zaczął się zastanawiać. Co mam zrobić, skoro mój pan odbiera mi zarząd? Do kopania ziemi nie mam sił, żebrać się wstydzę. A, już wiem, co zrobię, żeby po odsunięciu mnie od zarządu przyjęto mnie do swoich domów. I zaczął pojedynczo przywoływać każdego z dłużników swojego pana. Pytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? On odpowiedział: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu: weź swój rachunek, siadaj tu zaraz i napisz 50. Potem drugiego zapytał: a ty ile jesteś winien? On odpowiedział: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź swój rachunek i napisz 80. Pan pochwalił tego nieuczciwego zarządcę, bo przezornie postąpił. Synowie bowiem tego świata roztropniejsi są w stosunku do sobie podobnych niż synowie światła. I ja wam mówię, zdobywajcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy już się ona skończy, przyjęto was do namiotów wieczności. Wierny w najdrobniejszym i w wielkim jest wierny, a w najdrobniejszym nieuczciwy i w wielkim jest nieuczciwy. Jeżeli zatem nie okażecie się wierni w sprawach nieuczciwej mamony, kto wam powierzy to, co związane jest z prawdą? Jeżeli w cudzym nie okażecie się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może służyć dwom panom, bo jednym gardzić będzie, a drugiego lubić, o jednego dbał będzie, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. No, ciekawa jest ta dzisiejsza Ewangelia. Ciekawa z tego względu, że opowiada o człowieku, który nie dość, że nie potrafił należycie pełnić swojego zadania, które polegało na zarządzaniu dobrami swojego pana, swojego chlebodawcy, to jeszcze potem nieuczciwie kasował jakby, nie, pewne długi, które ludzie wobec tego jego pana, chlebodawcy, zaciągnęli. Spotykałem się z takim tłumaczeniem, że w tamtych czasach to rządca miał takie prawo, żeby sprzedawać dobra wyprodukowane przez majątek, przez robotników swojego pana, według własnego uznania, znaczy cenę on określał i tak dalej. I zadaniem rządcy było przekazać swojemu panu jakieś tam minimum, natomiast on mógł sprzedać za ile chciał to, co zostało przez robotników jego pana, którymi on też zarządzał, wyprodukowane. I w związku z tym, że ten rządca, o którym mówi ta dzisiejsza Ewangelia, zmniejszając ten dług, raczej sam tracił na tym, a nie tracił na tym jego pan. Ale ja nie wiem, czy to rzeczywiście tak należy rozumieć tę Ewangelię. Oczywiście nie chcę tutaj przekonywać, że ja mam rację, ale jednak jest tutaj takie zastanawiające zdanie, że
Pan pochwalił tego nieuczciwego zarządcę, bo przezornie postąpił. Najpierw ten rządca okazał się mało efektywny, po prostu się nie sprawdzał jako rządca, a potem jeszcze okazał się nieuczciwy. To słowo nieuczciwy raczej nie odnosi się do tego, co było powodem, dla którego w ogóle Pan chciał tego rządcę pozbawić zarządu. Chciał go pozbawić zarządu, ponieważ on niezbyt efektywnie zarządzał majątkiem swojego pana, a potem jeszcze okazał się ten rządca nieuczciwy. I oczywiście, tak patrząc po ludzku, to ten pan nie powinien był go pochwalić. To jest jakieś nielogiczne, że ten pan go pochwali. Powinien tym bardziej z hukiem go wyrzucić z tej roboty. Jak się dowiedział, że ten zarządca jeszcze zmniejsza zadłużenie, które ludzie mają u jego pana. Dla mnie to jest kolejny taki przykład, kolejny raz, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że Pan Jezus postępuje w sposób, który jest jakby no nielogiczny, nie do końca zgodny z tym, jak postępują po prostu ludzie, że myśli Boże nie są myślami ludzkimi, drogi Boże nie są drogami Bożymi. I teraz o co chodzi? Jak należy rozumieć, moim zdaniem, tę dzisiejszą Ewangelię? Otóż Pan Jezus mówi o zarządzaniu mamoną. Mamona to jest takie aramejskie słowo, które oznacza tutaj konkretnie w tym kontekście, tak jest w komentarzu powiedziane, bogactwa materialne. Moim zdaniem słowami tej przypowieści Pan Jezus chce nam powiedzieć, że nic, co mamy na tym świecie, nie jest tak naprawdę naszą własnością. To, że mamy coś w jakichś dokumentach, że mamy papiery na posiadanie, na prawo do posiadania tego czy tamtego, figurujemy jako właściciele czegoś, to nie znaczy, że to tak naprawdę faktycznie jest naszą własnością. I potwierdzeniem tego jest to, że kiedy umieramy, to niczego ze sobą zabrać z tego świata nie możemy. Niczego nie zabieramy, bo to nie jest nasza własność. Wszystko, co mamy na tym świecie, mamy dane w zarząd. I teraz, Pan Jezus słowami tej dzisiejszej Ewangelii chce, moim zdaniem, powiedzieć nam, że najlepszym sposobem używania rzeczy materialnych, korzystania z tego, co uważamy, że jest naszą własnością, to jest taki sposób, który służy miłości. Otóż wszystko, co mamy, co wydaje nam się, że jest naszą własnością, a tak naprawdę jest nam tylko dane w zarząd, to wszystko jest nam dane po to, żebyśmy praktykowali miłość. A na czym polega praktykowanie miłości? Przede wszystkim polega na tym, że darujemy długi, czyli na przebaczeniu. Na przebaczaniu. Chodzi o to, żebyśmy odpuszczali właśnie, tak jak to w modlitwie Ojcze Nasz mówimy, nie? Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Właśnie, żebyśmy odpuszczali naszym winowajcom. Chociaż każdy, kto jest naszym winowajcą, jest też winowajcą Boga. Ktokolwiek, cokolwiek zrobił przeciwko nam, zrobił też przeciwko Bogu, ponieważ Pan Jezus powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I teraz chodzi o to, żebyśmy odpuszczali te wszystkie właśnie długi, żebyśmy darowali właśnie winy, bo w ten sposób praktykujemy miłość. A praktykując miłość, stajemy się godni, przygotowani
do życia w niebie, który jest tym naszym ostatecznym miejscem przeznaczenia, miejscem ostatecznego przeznaczenia. Tu jest powiedziane właśnie, chodzi o to, żeby nas przyjęto do namiotów wieczności. Żeby nas przyjęto do namiotów wieczności, pięknie jest tutaj to ujęte w tym tłumaczeniu, żeby nas przyjęto do namiotów wieczności, musimy praktykować miłość, a praktykowanie miłości polega na darowaniu długów. Właśnie dla mnie ta przypowieść, ta dzisiejsza Ewangelia jest o tym, że Pan, nasz Bóg, cieszy się, kiedy my darujemy długi. To można powiedzieć, że jest w jakimś sensie nieuczciwe. No jak to? To jest niesprawiedliwe. Nie? Długi należy, ludzie powinni długi oddawać. Powinniśmy oddawać długi. Ale przypomnijmy sobie tę przypowieść o nielitościwym dłużniku. Pamiętamy, że Pan zażądał zwrotu od dłużnika bardzo potężnej sumy pieniędzy. Ten błagał go, nie błagał go o darowanie długu, tylko błagał o cierpliwość. Ale Pan postanowił mu w ogóle podarować. Natomiast jak ten wyszedł na zewnątrz od tego, z domu tego wierzyciela swojego, dorwał jego dłużnika i za wszelką cenę postanowił wyegzekwować dług. I wtedy tamten wierzyciel się na niego, że tak powiem, wściekł. A przecież to było niesprawiedliwe. Ten nie powinien mu darować tego długu. Zwłaszcza, że ten go wcale o to nie prosił. Prosił tylko o cierpliwość. A mu odda. Także to jest darowanie win, jest w jakiś sposób, czyli miłosierdzie jest w jakiś sposób nieuczciwe, przynajmniej niesprawiedliwe. Tak po ludzku patrząc jest niesprawiedliwe. I do tego nas, do takiej niesprawiedliwości Pan Jezus nas zachęca. Właśnie taki rodzaj niesprawiedliwości, który polega na darowaniu win, taki rodzaj niesprawiedliwości przygotowuje nas. Praktykowanie takiej niesprawiedliwości przygotowuje nas do życia w niebie. Czyni nas godnymi zamieszkać w namiotach wieczności. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.